Suma liczb zapisana w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego to. Żeby dodać te liczby, no musimy je zamienić na ułamki zwykłe. Jak zamieniamy ułamki okresowe na ułamki zwykłe? Może zacznijmy sobie od tego łatwiejszego ułamka, czyli 0,7 w okresie. Zapiszmy, że to jest 0,7 w okresie równa się x. Pomnóżmy to równanie razy 10, czyli przesuwamy przecinek o jedno miejsce i wychodzi nam 7,7, że to równa się 10x. Teraz odejmijmy od tego dolnego równania to górne równanie. Po odjęciu mamy 7,7 w okresie, odjąć 0,7 w okresie, zostaje nam samo 7 całych, równa się 10x odjąć x, to będzie 9x. My chcemy policzyć x, czyli dzielimy obustronnie równanie przez 9, czyli x jest równe 7/9. Czyli mamy już zapisaną liczbę 0,7 w okresie, mamy jako ułamek zwykły, że to jest 0,7. I zróbmy to samo z drugą liczbą. 0,37 w okresie, zapiszmy sobie, że to jest y. I teraz pomnóżmy to całe równanie razy 100, czyli będziemy mieć 37 całych, ponieważ przesuwamy przecinek o 2 miejsca w prawo i uwaga, dalej mamy 0,7 w okresie. Ale zrobię tutaj taką sztuczkę, nie będę nakładała okresu na pierwszą siódemkę, ale dopiero na drugą siódemkę. Dobrze? Zaraz Ci wyjaśnię dlaczego. I to się równa 100y. Zobacz, specjalnie nałożyłam ten okres na drugą siódemkę, a nie na pierwszą po przecinku, żeby te siódemki w okresie były pod sobą, prawda? Tutaj jest na częściach setnych ułamka i tu też jest w częściach setnych. I teraz zróbmy to samo, co wcześniej, czyli odejmijmy od 37,7 w okresie, odejmijmy ten ułamek, który jest na górze. Czyli 0,37 w okresie. Zauważ, że te okresy się pięknie skrócą i 37,7 odjąć 0,3 to będzie 37,4. I to się równa 99y. Pomnóżmy jeszcze nasze równanie razy 10, żeby po lewej stronie nie było przecinka. Wychodzi nam 374 równa się 990y. My chcemy policzyć y, czyli dzielimy obustronnie przez to, co przy y, czyli przez 990. W takim razie y jest równe 374 przez 990. Liczbę 374,990 możemy jeszcze skrócić przez 11 i wtedy wychodzi nam 34,90. 34,90 możemy jeszcze skrócić przez 2 i będziemy mieć 17,45. I teraz polecenie mówi, żeby dodać x i y, czyli zapiszmy, że x dodać y równa się 0,7 dodać 17,45. Żeby dodać dwa ułamki zwykłe, musimy mieć wspólny mianownik. Wspólnym mianownikiem będzie 45, czyli pierwszy ułamek musimy rozszerzyć razy 5. 7 razy 5 to będzie 35,45, dodać 17,45 to będzie, uwaga, 52,45. I to będzie odpowiedź A.